Witajcie, witajcie. Dzisiaj będę miał dla Was recenzję obudowy od Sharkuna. Obudowa REV 220, czyli taka bardzo nietypowa obudowa, w której wszystko jest inaczej niż byście sądzili, że będzie. Obudowa serii REV, jedna już kiedyś była u mnie na kanale jakiś czas temu. Tutaj mamy drugą wersję, która troszeczkę się różni, ale wszystko zobaczycie w dzisiejszym filmie. Ceny obudów Sharkuna macie w linku w opisie filmu, a tymczasem zapraszam Was na recenzję tej ciekawej, nietypowej obudowy. Budowy komputerowej. Zaczynamy. Oto duża, porządna, a jednocześnie bardzo nietypowa obudowa Sharkun REV 220. Od przodu mamy panel z RGB i w zestawie mamy nie 2, nie 3, nie 4, a 5 wentylatorów. Dwa są z RGB, widzicie, jest z tyłu, a 3 wentylatory są za przednim panelem. Mają za zadanie poprawić cyrkulację powietrza we wnętrzu obudowy. No i przede wszystkim, co się rzuca w oczy, panel z hartowanego szkła jest nie po tej stronie, co zwykle to w obudowach bywa. A co za tym idzie, płyta główna jest zamontowana na przeciwległej ściance, niż to też w klasycznych obudowach bywa. No i też dla ciekawski, bo zawsze pytacie w ostatnich obudowach, skąd zmieniłem chłodzenie, co to jest za chłodzenie RGB, to jest Thermaltake UX100. Jest też link w opisie filmu, chłodzenie niedrogie, poniżej stówki kosztuje i do takich mniej wydajnych procesorów bardzo fajne. No i to RGB dla fanów kolorowych wiatraczków, na pewno będzie fajnym gadżetem, ale zacznijmy sobie prezentację tej obudowy i zaczniemy od przeciwległego panelu, ponieważ on, powiedzmy, że przypomina to, co jest w innych obudowach, a reszta będzie zupełnym zaskoczeniem. Zobaczycie. No i rzućmy sobie okiem na przeciwległy panel, który wygląda, powiedzmy, bardziej klasycznie niż obudowa od drugiej strony. Natomiast, jak zauważycie, wycięcie na backplate mamy w zupełnie innym miejscu. Kable też tutaj w zupełnie innych kierunkach idą, niż to bywa tradycyjnie. Co do panelu, który przychodzi z tej strony, powiem Wam, że nie mam zastrzeżeń. Naprawdę gruba blacha. Panel jest sztywny, więc tutaj nie ma co się czepiać. Mocowany jest na dwa wkręty, tak standardowo, ale wystarczy tymi takimi haczykami z przodu upasować tu w te otwory i przykręcić. Nie trzeba go w żaden sposób nasuwać. Troszkę to jest tak, jakby miał zawiasy, po prostu go sobie tutaj wpasowujemy, dopychamy tutaj, przykręcamy śrubkę i to jest wszystko, więc nie ma żadnego problemu z siłowaniem się, ze ściąganiem tego panelu. Naprawdę to jest fajne. Ponownie luzuję śruby i panel po prostu zdejmuje takim ruchem jakby otwierającym. No i mamy mocowania do dysków SSD 2 tutaj. Powiedzmy takie beznarzędziowe, szybkie, ponieważ wystarczy to sobie odkręcić, tą śrubkę. I taki dysk po prostu sobie zdejmujemy z tym całym mocowaniem. Równie w łatwy sposób to się montuje z powrotem. Jak ktoś chce się upewnić, że to naprawdę solidnie się trzyma, może sobie lekko dokręcić śrubokrętem, natomiast moim zdaniem nie ma takiej potrzeby. Jak widzicie, miejsca na porządkowanie okablowania jest naprawdę dużo. Zaraz Wam jeszcze tutaj zrobię pomiary. No i pomimo, że z tej obudowy wychodzi naprawdę sporo kabelków już tak fabrycznie, to udało się wszystko bardzo ładnie tutaj zorganizować, poukrywać, nic myślę, że w oczy za bardzo nie kuje. Na dole mamy dwie hybrydowe klatki, które podobnie wychodzą jak to. Zobaczcie, na jeden wkręcik wyjmujemy tą klatkę, mocujemy dyski, zakładamy z powrotem i też tutaj na górę mogą wejść dyski 2,5-calowe, czyli to jest taka kieszeń hybrydowa. No dobrze, pokażę Wam to, co na żywo, to na żywo. Tak wygląda taka klatka, miejsce na dysk SSD, oznaczone, w którym miejscu wyprowadzić złącza od tego dysku, a tutaj klasycznie przykręcamy dysk 3,5 cala. Są gumowe dystanse po bokach, zmniejszające wibracje, wyciszające trochę dysk, no i mocowanie na jedną śrubę. Poza tym to wchodzi sobie w takie zaczepy i po prostu jest dobrze zamocowane. Tak więc chwila, moment i wraca ta klatka na swoje miejsce. Mamy tutaj jeszcze takie wgłębienie z dwoma uchwytkami. Uchwytek mamy sporo tutaj w różnych miejscach, żeby sobie te kabelki po prostu pospinać. Tak więc montaż dysków łatwy, prosty i przyjemny. Wycięcie na backplate dość duże, w niektórych obudowach jest trochę większe. Tutaj blacha od płyty głównej naprawdę sztywna, obudowa jest masywna. No jest to już jakby nie było obudowa klasy premium, więc w te materiały troszkę zainwestowano. To widać, słychać i czuć. No jeśli chodzi o pojemność na porządkowanie okablowania, tutaj mamy jakieś 18 mm. Tutaj mamy tak samo, natomiast przy zasilaczu mamy już 23 mm około. Wśród tej głównej, tutaj sekcji płyty głównej jest około 18. Natomiast mamy tutaj też wnęki przeróżne, gdzie nawet mamy ponad 40 mm, żeby sobie coś tutaj spiąć i uporządkować. Więc generalnie miejsca jest sporo. Jak nie używacie napędów 3,5 cala, ani nie potrzebujecie tych
zatok. Możecie to sobie wyjąć i macie tam wtedy naprawdę sporo miejsca dodatkowo na chowanie okablowania. Więc też jakaś opcja jest. Spód obudowy wygląda tak, ale w przypadku obudów Sharkun RF należy zadać pytanie, czy to na pewno jest spód obudowy, a nie na przykład bok albo góra, ale nie. Tutaj w tym przypadku mamy klasycznie, czyli dół jest dołem. Mamy dość wysokie podwyższenia, jakieś 20 parę milimetrów mają. Tutaj te podwyższenia dość duże, trzeba przyznać, zakończone piankami. Mamy filtr do zasilacza, który jest wyjmowany, jest on w ramce. Jest troszeczkę łatwiej go wyjąć i włożyć na miejsce niż w przypadku takiego filtra, który po prostu jest na te wczepy. Czasami trzeba troszkę z tym powalczyć. Też fajne są filtry magnetyczne, nie każdy lubi filtr magnetyczny od spodu, więc tutaj mamy taki dość fajny, myślę, system. Zobaczcie, mamy tył obudowy, dwa wentylatory z RGB, jest zasilacz, więc to przynajmniej wiemy, że jest na miejscu. No i tutaj mamy przepust na właściwe okablowanie. Okablowanie wchodzi tędy i do płyty głównej podpinamy pod tą zaślepką. No i cóż tutaj ten Sharkun wymyślił? Od góry mamy taką klapkę magnetyczną. Tą klapkę sobie zdejmujemy bez żadnego problemu. No i tutaj mamy wyjścia od karty graficznej chociażby. 7 śledzi jest, czyli taki standard. I zobaczcie, tu są porty od płyty głównej. Kabelki sobie wchodzą tyłem właśnie przez ten tutaj przepust. W wnętrzu jest jeszcze taki organizer. Na przykład USB mi tutaj przeszły przez takie środkowe jeszcze miejsce do porządkowania. A jak coś nie przejdzie, jakaś wtyczka, to po boku jest taki haczyk jeszcze, więc można to sobie tutaj fajnie zorganizować. W nietypowy sposób od góry wszystko wchodzi. No, to jest właśnie taka obudowa zupełnie inna, gdzie wszystko jest nie tak, jakbyśmy się tego spodziewali i to jest, myślę, jej największy urok. I tutaj jeszcze w miejscu, gdzie mamy wyjścia płyty głównej, mamy jeden przepust, który wychodzi do przeciwległego panelu. Też coś tam sobie można zorganizować przez ten przepust. No i front panel możemy sobie zdjąć. Co pod spodem widzimy? Taki naprawdę duży, zobaczcie, na wszystkie tutaj trzy wentylatory, ogromny filtr, też w ramce magnetyczny, wystarczy go sobie chwycić. On tutaj jeszcze bokami się trzyma na takich dwóch uchwytach, więc te uchwyty trzeba po prostu wyjąć. To jest takie zabezpieczenie chyba dlatego, żeby on po prostu nie wypadł nam z rąk, jak go odczepiamy, więc najpierw go sobie tutaj cyk, wkładamy w te dwa mocowania i reszta już jest na magnesik, więc łatwo to będzie czyścić. No i zdjęcie tutaj front panelu nie jest żadnym problemem. To jest po prostu od spodu takie miejsce, żeby sobie chwycić, cyk i jeden kabelek, zasilanie wraca i mamy RGB na froncie. I ten front, powiem Wam, że jest całkiem ładny, to RGB jest fajne. I tutaj mamy jeszcze takie karbonowe wykończenia, więc matowe wnętrze, RGB, na dole logo Sharkuna i obudowa dość wysoko podniesiona. Natomiast jakby nie było, mamy panel zabudowany. Przodem powietrze nam nie wlatuje. Troszkę tak, jakbyśmy mieli front panel z hartowanego szkła, ale w tym przypadku jest to po prostu coś innego. Natomiast powietrze jest zaciągane tymi bocznymi wlotami po obu stronach front panelu, więc przewiewna ta obudowa jest tak czy tak. Z tyłu dwa wentylatory, z przodu trzy, pięć wentylatorów w sumie, a naprawdę dobry zestaw. No i wloty powietrza od drugiej strony. No i wnętrze obudowy także jest nietypowe. Z tyłu mamy wentylatory, z przodu mamy wentylatory, górą mamy porty płyty głównej, czyli wychodzą nam wszystkie kable do góry i do tyłu. Na dole niby klasyka, bo jest zasilacz, jest piwnica, czyli zamaskowany ten zasilacz. No ale przede wszystkim w klasycznej obudowie to panel z hartowanego szkła byśmy mieli po drugiej stronie. Mamy tutaj tą wnękę, którą Wam pokazywałem od drugiej strony. Ta zaślepka w razie czego jest wyjmowana. No i piwnica ma tutaj taki stopień. Dwa gumowane przepusty na okablowanie, przepusty także tutaj i tutaj, no i kilka przepustów właśnie tam. Co ciekawe, tutaj od wnętrza nie przewidziano możliwości montażu jakichkolwiek dysków, natomiast co do wysokości chłodzenia procesora i do długości karty graficznej, no to w tej chwili macie na ekranie, co tutaj może się zmieścić. Za chwilę Wam kartę graficzną pokażę, jak to wygląda, ale weźcie sobie pod uwagę, jeśli mocujecie w głównym slocie. No i spójrzmy sobie na kartę graficzną. Niestety nie wygląda to zbyt różowo, ponieważ jak widzicie, karty nie umieściłem w pierwszym slocie, bo jest troszeczkę za duża. Być może gdybym nie miał tutaj żadnych kabli i wyjął sobie jeszcze te
gumowane przepusty, które troszeczkę tutaj podwyższają, może na styk by się zmieściła, ale pewnie zabrakłyby 2 mm, więc moja karta, mój potężny Aorus jest zbyt wielki, żeby w tej obudowie zmieścić się w to miejsce. Oczywiście problem prawdopodobnie w ogóle nie wystąpi, jeśli będziecie mieli kartę graficzną, która ma chłodzenie złożoną z 2 wentylatorów albo z 3 jakichś mniejszych. Tutaj mamy 3 duże. Karta nie dość, że jest mega gruba, to jeszcze jest mega długa. Nawet tak tutaj przykładając, to ta karta niestety troszeczkę wystaje. Tak więc producent zakłada, że miejsce na grafikę to 32,3 cm. Ale moi drodzy, tutaj w tym miejscu, czyli na drugim slocie. Chyba że macie płytę pełnowymiarową i te sloty wyjdą troszkę dalej, że już tutaj się Wam to zmieści, to jest inna sprawa. A tak, to jest 28,5, podaje producent. Mierzymy, czy faktycznie tak jest. Tutaj od dołu, zobaczcie, 28,5, dokładnie. Wasza karta, żeby się tutaj zmieściła jeszcze, jak chcecie wypuścić ten jakieś kable, powinna mieć mniej niż 28,5 cm, najlepiej 26-25. W innym wypadku będziecie musieli montować w drugim slocie, co nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ jeśli dobrze się orientuję, tylko pierwszy slot ma pełną prędkość razy 16. Być może to zależeć od płyty głównej, mogę się mylić. Więc tutaj myślę, że co nieco światła na sprawę wielkości karty graficznej rzuciłem. Są obudowy, nawet Sharkun takie ma, gdzie bez problemu umieścimy karty jeszcze dłuższe, bo mamy nawet 40-40 parę centymetrów w tą stronę, jeśli jest karta montowana, to mamy praktycznie całą długość obudowy, natomiast nie w tym modelu. Tutaj wszystko jest inaczej, także odnośnie przestrzeni na kartę graficzną jest troszkę inaczej. No, pewnych rzeczy nie przeskoczymy, ale wiecie już, jeśli chodzi o karty, to jakie karty tutaj będzie można mniej więcej umieścić. Ten tunel niestety chroni zasilacz, jest miejsce na okablowanie. Mógł go producent, prawdę mówiąc, skrócić o te parę centymetrów. Nie mielibyśmy tutaj przepustów na kable. Zrobić te przepusty na przykład tutaj. Wtedy byśmy mieli tutaj i długość karty graficznej większą, a przepusty by były tutaj. Natomiast ten przepust, jak widzicie, bardzo fajnie się przydaje do zasilania karty graficznej. Czy będzie ona tutaj, czy krótsza, jak będzie tutaj. Natomiast co do wysokości chłodzenia, no to nie ma żadnego problemu. Wysokie towery się tutaj nawet zmieszczą. No i zwieńczenie całej konstrukcji, panel z hartowanego szkła, w tym przypadku w formie takiego panelu właśnie przykręcanego na 2 wkręty. Jak to u Sharkuna, panel jest gruby, solidny. Podobnie jest mocowany jak ta przeciwległa blacha, czyli też mamy takie 4 uchwytki. Trafiamy tutaj w miejsce i po prostu dochodzi ten panel. Wstrzymujemy sobie, dokręcamy śrubkę jedną, drugą i voilà. I się wszystko trzyma. Tutaj jedną lampkę muszę zgasić, bo się odbija w tej obudowie, a chcę Wam pokazać jeszcze efekty LEDów, których jest naprawdę sporo. Tą sobie też zgasimy i myślę, że będzie ok. Front panel oczywiście współgra z pozostałymi wentylatorami, to wszystko jest synchronizowane, więc te efekty będą się zmieniać nam równolegle. Przycisk niestety, jak to bywa w tych obudowach, mały, niewygodny. Jest ta prezentacja, co jest dla mnie męczarnia, jeśli chodzi o wygodę. Docencie, że się dla Was poświęcam. No i zobaczcie, w jedną stronę, w drugą stronę. Takie odbijane to podświetlenie. Mamy teraz takie stałe, klasyka. Do wyboru jak zwykle kilka kolorów. Nawet różowy. Czy taka wersja dla pań bardziej. Chyba że ktoś bardzo lubi różowy, no to nie wnikam. Zobaczcie. Ładne RGB stałe. Patrzymy tam dalej. Takie samo RGB ładne, ale ruchome. No i mamy inne wariacje na temat zmiany kolorków w różnych wersjach. O, przyjemne efekty, taka pulsacja, oddychanie z podmianą kolorów na kolejne. Dobrze, coś takiego. Też takie odbijanie kolorów, ciekawie. Nie ma tych efektów 350, żeby się w tym pogubić. Natomiast jest z czego wybierać. Samych takich tutaj RGB jest troszeczkę. No i bardzo fajny jest ten efekt, taki spokojniejszy, gdzie te kolory się tam będą podmieniały, czyli to było to. O to mi właśnie chodziło. Bardzo ładnie to wygląda. Jeszcze Wam tutaj pokażę w kompletnej ciemnicy. Dobra, przygaszamy, przygaszamy, przygaszamy. Cyk. Dobra, mamy wszystko zgaszone poza monitorami. No i w ciemnym pokoju powiem Wam, że duże wow.
Wnętrze obudowy jest bardzo ładnie doświetlone. Mi tutaj ciężko to pokazać na kamerze, tak jak to widzi oko ludzkie, ale powiem Wam, że jest jaśniej niż to widać na filmie. Po prostu widać bardzo ładnie tutaj całą piwnicę pamięci. Jak sobie ustawimy jakiś kolor taki jasny, pewnie coś białego. Teraz zobaczymy, co tu mamy takiego, co by mocno doświetliło. O, biały. No to jest naprawdę bardzo, bardzo jasno. Jakbyśmy sobie jeszcze wymienili te przednie wentylatory na takie z światełkami, też białymi na przykład, to wtedy by doświetlało drugą część obudowy. Wiadomo, że z przodu by tego nie było widać, bo jest panel, ale od środka byśmy mieli równo doświetloną obudowę, więc jakaś opcja tam jeszcze istnieje. A jednak jeszcze nie wszystko, bo gadu zachwyciłem się innością tej obudowy, tutaj pięknymi światełkami, ale jeszcze bardzo ważna rzecz, czyli front panel. No właśnie, to jest ten przycisk, na który narzekałem, czy po prostu kabelek reset podłączamy sobie pod ten kontroler, który jest z tyłu, power, który działa ok. No przy okazji komputer wyłączyłem, trudno. Mamy dwa porty USB 3.0, włączamy z powrotem dwa porty USB 2.0 i gniazda audio, które są w takim lekkim wgłębieniu. I ten cały kontroler RGB to jest właśnie to, co Wam pokazywałem już od tej strony. Jak widzicie, jeszcze tutaj kilka gniazdek jest wolnych, dokładnie to 5 jest jeszcze wolnych, jakby co. Jeśli macie płytę główną, do której podepniecie sobie ten wtyk VDG, możecie zażądać tymi LEDami z oprogramowania do Waszej płyty głównej. Czyli też ten kabelek może się przydać. Ja w tej chwili podłączyłem bezpośrednio pod kontroler w obudowie, żeby Wam to pokazać, ale można to zrobić na dwa sposoby. Co do zasilania wentylatorów. W tej chwili mają maksymalną prędkość obrotową, ponieważ wpiłem je zwyczajnie na Molexy, ale każdy wentylator ma także tutaj 3 piny, więc można podłączyć sobie bezpośrednio pod płytę główną, żeby wyregulować ich obroty, żeby były cichsze. W ten sposób są głośniejsze, ale bardziej wydajne. Natomiast możecie sobie albo do osobnych gniazd powłączać na płycie, albo sobie tutaj jakiś łącznik kupić, bo pewnie coś takiego jest. Nie wiem, nie interesowałem się takim tematem, ale czasem by się przydało. Tak więc teraz już chyba wszystko zupdate'owane, co miałem Wam powiedzieć, to powiedziałem. No i poziom ciszy w studio nieco ponad 34 dB. Sprawdźmy, ile hałasu wytworzy ta obudowa. 41,5 dB. No dobrze, czas podsumować. Na początek, do czego bym się mógł tutaj przyczepić? Przede wszystkim wentylatory obudowy mogłyby być o te 2,5 dB cichsze, tak żeby nie przekraczało to 40 dB. Oczywiście jak podłączymy sobie bezpośrednio pod płytę główną, wtedy mamy możliwość zmniejszania obrotów wentylatorów i po prostu cichszej pracy. Ale w trybie domyślnym wentylatory są dość głośne. I druga sprawa jest taka, że teoretycznie miejsca na kartę graficzną, która jest w pionie, mamy naprawdę sporo. Ale jeśli chodzi o drugi slot płyty głównej, w przypadku płyty Micro ATX, jeśli zamontujemy kartę w pierwszym slocie, no to karta ma po prostu mniej miejsca, jako że mamy podwyższoną piwnicę na zasilacz. No i trzecia taka rzecz, szczegół, to mało wygodny przycisk do zmiany efektów LEDów, ale to mamy we wszystkich obudowach takie małe przyciski, które albo mają duży skok i trzeba je bardzo głęboko wcisnąć, albo nie mają dużego skoku jak tutaj, ale za to są bardzo malutkie. Natomiast myślę, że zalet ta obudowa ma dużo, dużo więcej. Przede wszystkim jest inna niż wszystkie obudowy, jakie do tej pory mieliście okazję widzieć, a jednocześnie nie kosztuje kilku tysięcy złotych, tak jak niektóre takie nietypowe obudowy, a jest, bym powiedział, w takiej w miarę normalnej cenie, jeśli chodzi o dużą, solidną obudowę. No właśnie, jest solidna. Mamy gruby panel z hartowanego szkła, przeciwległy panel ma grubą blachę i w środku też wszystko jest grube, sztywne, dobrze wykonane. Fajne mocowania do dysków 3,5, jak i 2,5 calowych, no i też dość sporo miejsca na porządkowanie okablowania. Bardzo ważna rzecz dla fanów RGB, ładne wentylatory z dużą ilością efektów plus podświetlany front. We wcześniejszej wersji obudowy nie mieliśmy pełnego frontu z RGB, a mieliśmy dodatkowe wentylatory za szybą. Tutaj więc jest troszeczkę inaczej. Jeśli chodzi o pojemność, no to spokojnie zbudujecie tutaj bardzo mocny zestaw komputerowy. Możecie też umieścić chłodnicę chłodzenia wodnego i jeszcze taka jedna dość ważna zaleta tej obudowy. Jeśli ktoś ma biurko tak ustawione, że ma ścianę po lewej stronie, wtedy w takiej obudowie będzie widać wnętrze komputera. Jeśli byście mieli w ten sposób ustawić sobie obudowę klasyczną, wtedy by było tylko widać panel z blachy. A tutaj macie to wszystko odwrócone, wywrócone, karta graficzna w pionie, przewody podłączane przez przepust od góry obudowy, a więc wszystko inaczej, nietypowo. Jednym z Was może się to spodobać, innych taka obudowa w ogóle nie zainteresuje.
kosztuje, ale to jest naturalna rzecz, ponieważ wszystko tutaj mamy inaczej. W każdym razie ceny obudów Szarkuna macie w linku w opisie filmu. Mam nadzieję, że ten film Was zainteresował, spodobał się Wam. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę i będę wdzięczny za zasubskrybowanie mojego kanału. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Was. Cześć!